Przebudowa górnego tarasu Rataj zakończyła się w zeszłym roku. Powróciły tramwaje, a kierowcy zyskali nową nawierzchnię. Teraz urzędnicy chcą poprawić organizację ruchu w tej części miasta. Przeprowadzono inwestycji, prowadzona była optymalizacja i obserwacja stałej organizacji ruchu. I jednoznacznie wynikało tutaj, że należy popracować nad sterowaniem, sygnalizacją świetlną. Problem źle działającej sygnalizacji świetlnej od dłuższego czasu zgłaszali także mieszkańcy. W mailach przesyłanych na alarm@wtk.pl skarżyli się także na złą organizację ruchu. Po remoncie skrzyżowania Kurlandzka-Żegrze światła działają skandalicznie. Przez skrzyżowanie przejeżdża maksymalnie 5 aut. Mało tego, z ulicy Żegrze nie można zawrócić i auta jeżdżą przez osiedle, gdzie jest to bez sensu. Przed remontem było o wiele lepiej. Teraz ma się to zmienić. Na całym odcinku górnego tarasu Rataj od ronda Żegrze do skrzyżowania ulic Hartowo i Piaśnickiej zmieni się oznakowanie pionowe i poziome. W weekend drogowcy mają rozbudować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu Żegrze-Kurlandzka Inflancka. Ponadto będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, a nie jak do tej pory do 70. Ulica Żegrze pełni funkcję w mieście. Występuje tam szereg skrzyżowań, przejść dla pieszych. W związku z powyższym ta prędkość 50 km na godzinę jest odzwierciedleniem rzeczywistych prędkości na tym odcinku ulicy. Urzędnicy apelują, by na czas zmian nie jeździć na pamięć i zwracać szczególną uwagę na zmianę oznakowania. Wdrażanie nowego oprogramowania sygnalizacji, a także wszystkich zmian ma zakończyć się na początku przyszłego tygodnia. Mateusz Mękina, Puls Dnia.